Huty przyjechałam w wieku lat 3 z rodzicami i starszym bratem. Tutaj chodziłam do szkoły, osiągnęłam wykształcenie muzyczne. Tutaj podjęłam pierwszą pracę w liceum ekonomicznym numer 2 po studiach. Potem wyjechałam do Warszawy, pracowałam w zespole estradowym Desant, byłam solistką, po czym pracowałam w estradzie warszawskiej i w teatrze na Targówku zwanym Teatrem Rampa. Po czym wróciłam z Warszawy, utworzyło się Stowarzyszenie Przyjaciół Sztuk Wszelkich, gdzie wydawaliśmy katalogi poetyckie, gdzie było mnóstwo wernisaży. Swoją kolejną wystawę zorganizowałam w galerii przy Alei Róż. Jest to ekspozycja składająca się z wybranych 53 obrazów w technice akrylowej. Swoją przygodę z poezją rozpoczęłam w dzieciństwie, a w wieku dojrzałym wydałam kilka tomików poetyckich. Jeden z wierszy przeczytam. Nasze okno. Okno po to jest, by w nim czekać. Czekać na ciebie, tęskniąc z troską. Bo tutaj nigdy nie jest obco i zegar tyka bezustannie, a drzewa czasu u szyb rosną. Okno jest po to, by cię witać, wabić z daleka już w alei, firanką zgiętą do połowy, leczyć ból głowy i zmęczenie. Okno bielutkie i z paprotką, wyjść i powrotów dobre okno. Proszę Państwa, dla mnie to wielki zaszczyt, a także radość powitać w naszej parafii na koncercie Jana Oberbecka. Koncert nosi tytuł Ave Maria dla Jana Pawła II. Thank you.
Thank you.